po raz kolejny wyruszamy do Bad Kissingen, na największe europejskie targi offroadu i karawaningu. Niestety już w drodze i przez całe targi pogoda nie jest ciekawa. Przeważnie pada. Przybywamy na teren zlotu jako jedni z pierwszych. Kupujemy bilet i wjeżdżamy. Zajmujemy widokowe miejsce przy głównej alei wjazdowej. Wielka polana, która była jeszcze niedawno pusta, szybko zapełnia się wozami offroadowo-kamperowymi. Większość to Toyoty i Defendery. Nie brakuje też Bremachów, Unimogów i Mercedesów. Pierwsze przygody. Później będzie ich znacznie więcej. Tutaj pomoże tylko duży. Nie tylko wyciągnie z błota, ale pewnie też zawiezie fajne, suche miejsce. Z pola zlotu na teren targów jedziemy autokarami podstawionymi przez organizatorów. Teren targów jest usytuowany w lesie na terenie byłej bazy wojskowej. Organizatorzy są bardzo dobrze przygotowani i cały dzień wożą uczestników na miejsce wystawiennicze autokarami turystycznymi. Ilość uczestników, jak co roku, olbrzymia. To miłośnicy turystyki samochodowej, karawaningowej i offroadowej. Każdy pasjonat znajdzie coś dla siebie. Przedstawiciele firm samochodowych prześcigują się w promowaniu swoich marek. Można na przykład przejechać się Jeepem i sprawdzić, jak się spisuje w trudnym terenie. Chętni nowych wrażeń mogą przejechać się wybranym pojazdem po specjalnym terenie przygotowanym do offroadu. Padało w nocy i przez cały dzień. Teraz jest ogromne błoto. Na szczęście nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy niezwykle przyjaźni. Opowiadają o swoich podróżach po całym świecie. Uczestnicy wychodzą z założenia, że im więcej błota, tym ciekawiej. Przyglądając się takiej zabawie, można powiedzieć, iż błoto jest piękne. Jeszcze tylko polewaczki brakowało w ten mokry wieczór.
Ale przecież to niemiecki porządek. Drugi dzień zlotu. Rzeka wezbrała. Z niektórych miejsc trzeba się ewakuować. W tych trudnych warunkach nie brakuje śpieszących z pomocą. To już trzeci dzień zlotu. Nadal pada. Przed naszym kamperem utworzyło się wielkie jezioro. Powoli wszyscy zaczynają rozjeżdżać się do domu. Coraz więcej samochodów potrzebuje pomocy, aby się wydostać z tego grząskiego terenu. Duzi też mają problemy. Ale wszystkiemu zaradzi traktor. Taki mały, a pokazał klasę. Opłuczemy kółeczka i pojedziemy do domu. Pole zlotu pustoszeje. Impreza była znakomicie przygotowana przez organizatorów. Służyli pomocą w każdej sytuacji i zapewnili znakomite zaplecze socjalne. Po raz kolejny przekonujemy się, że w błocie nie ma mocnych. A to już powrót z ostatniego wspólnego śniadania. Ostatni spakowany namiot, ostatnie klapnięcie drzwiami. I na nas przyszedł czas pożegnać się z Batki Singen. Jeszcze tylko zmienimy buty, niekoniecznie na lepsze, i wracamy.